witamy Was serdecznie ponownie. Wróciliśmy do Was. Tak więc część druga różnych tematów z trasy. Poczekamy na Was chwilkę. Możemy jechać? Tylko chcę udostępnić. Różne tematy z trasy. Napiszcie komentarz, czy jesteście z nami. Będziemy tak z Wami około 20 minut. No to do pierwszej w nocy. Jest live. Później się już rozłączymy. Będziemy mieć tutaj swoje rzeczy tutaj do zrobienia. Ale jeszcze z 20 minut możemy porozmawiać, więc tak, do około pierwszej. O pierwszej zaczniemy się z Wami żegnać. Tak więc witamy Was ponownie. Możecie udostępnić, to nas będzie więcej. Tak jak Andrzej mówił, możecie nam zadać też jakieś pytanie, jak jesteście czegoś ciekawi. Uwaga, baba za kierownicą. Nie, Andrzej prowadzi. Andrzej prowadzi, Andrzej. Ciekawie będzie, jak będziecie zadawać pytania. No tak więc zachęcamy, jak jesteście ciekawi. Aha, bo ja mówiłam o tej nauce domowej, widzisz? Tak, tak. Zaraz jak znajdę, to Wam przeczytam. Mianowicie Wam czytam taki przykład. Nasze dziecko jest osobą bardzo wrażliwą. Aby w pełni rozwijać jego wyjątkowy potencjał, konieczna jest maksymalna indywidualizacja procesu nauczania, który można zapewnić naszym zdaniem jedynie poprzez edukację domową. Pozwoli to wydobyć wszystkie jego uzdolnienia, rozwinąć wszystkie zainteresowania, ponadto zminimalizuje stres, którego nie sposób uniknąć w publicznych placówkach. Konstytucja RP stwierdza, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnym przekonaniem. Pragniemy nadmienić, iż wartości panujące w naszym domu znacząco się różnią od tych propagowanych przez neutralny światopogląd oświaty publicznej. Edukacja pozwoli uniknąć napięć wynikających z wymienionych rozbieżności i najlepiej przyczyni się do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego naszego dziecka. Nauczanie domowe pozwoli też na pogłębienie relacji rodzinnych i pozwoli z każdego z nas wydobyć to, co najlepsze. Chcemy też nadmienić, iż rodzice mają prawo ubiegać się o pozwolenie na edukowanie własnych dzieci w środowisku domowym, a dyrektor szkoły posiada wszelkie niezbędne kompetencje i prawa, aby takiej zgody udzielić i określić jej warunki. Tak więc taka ciekawostka, jeżeli chodzi o naukę domową. No jak na to pory, to sporo kierowców na drodze do Nuta pisze. Hej, hej, ja też za kierownicą. Jak tam u Marka, pisze Daniel. Marek jest na wolności i załatwia sprawy w związku z jego zatrzymaniem wcześniejszym. Spokojnej drogi, pisze Barbara. Dobry wieczór, pisze Elżbieta. Dobry wieczór, hej, pisze Magda. Dobry wieczór, pisze Danuta. Więc kochani, jeszcze chwilkę z Wami jesteśmy. Spokojnej drogi, pisze Barbara, a to już było. Tak więc jakbyście mieli jeszcze jakieś pytanie, coś byście chcieli napisać, to jeszcze macie okazję, jeszcze chwilkę z Wami będziemy, potem musimy się już rozłączyć, tak więc jeszcze z 15 minutek. Ale po co edukacja poza szkołą? Owszem,
Czarnkowie nauczanie jest chore, ale to też nie jest normalne. Edukacja domowa, ja znam masę osób, które mają dzieci na edukacji domowej, te dzieci się pięknie kształcą, pięknie edukują, mają duży zasób wiedzy. I też mam porównanie dziecka, które chodziło do normalnej systemowej szkoły, placówki, wracało o godzinie 16:30, 17 do domu, potem siedziało do 23 nad książkami, na lekcji zrobiło jedno ćwiczenie i 20 kilka ćwiczeń do domu i do sprawdzianej placówki i tak dalej. Spędzony czas w szkole poza domem, sporo czasu, plus w domu cały czas dalej nad lekcjami, dzień w dzień, zero weekendu, zero wolnego czasu, zero jakiejkolwiek wycieczki i tak dalej, i tak dalej. A mało tego, ja sobie nie wyobrażam, gdybym miał dzieci i chodziłyby do licznej szkoły państwowej jakiejś i uczyły się jakichś piosenek na przykład ukraińskich, albo robiłyby laurki, dla, nie wiem, żołnierzy z Azowa. No nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Nie wyobrażam sobie, a edukacja domowa uchroni od takich paranoi po prostu. Dla mnie to jest też masakra. Jest więcej czasu na edukację, nie? Naprawdę na edukację i na naukę. Opatrzcie, ile dzieci spędzają w szkołach poza domem czasu i tak dalej. Dużo szkół jest przyjazne edukacji domowej, dużo szkół proponuje zajęcia, czy to z języków obcych, czy różnorakie sportowe, polonistyczne, nie wiem, teatralne i tak dalej, tego jest masa. Dużo zajęć jest proponowanych dla dzieci, gdzie dzieci mają edukację domową, ale mogą jak najbardziej uczestniczyć na różnorakie zajęcia różnego typu, tak? Moje dziecko ma niecałe 6 lat, a liczy jak na poziomie drugiej klasy podstawowej, tak? Taka no ja byłem w szoku. No. Ja jestem za edukacją domową, tylko jeden z rodziców musi być w domu. No wiadomo, że nie każdy z rodziców może na to pozwolić, ale znam też ludzi, którzy porobili różne świetlice. Rodzice tam się zmieniają na zmianę, też czasem biorą jakieś tam, no, powiem wam tak, mam też znajomych, którzy mają kilkoro dzieci. Jedna z tych dzieci nie jest na edukacji domowej, ponieważ no nie przykłada się do tego, tak? Ale większość dzieci funkcjonuje super, znam opinię tych rodziców, znam opinię tych dzieci. No to jest coś niesamowitego, jeżeli dziecko samo z siebie wykazuje chęć do nauki. Jest po prostu kuma też, tak powiem, w cudzysłowiu. Ma otwartą głowę, od małego jest wychowywane tak, że jest po prostu otwarte na różne rzeczy, że chłonie tą wiedzę, tak? Że nic o dziecko nie rozprasza. No to super, jeżeli dziecko samo z siebie chce się edukować. Będę się z wami dzieliła na bieżąco edukacją domową, ponieważ od września zaczynamy. Tak więc będę wam na bieżąco, co jakiś czas będę się mogła z wami podzielić moim doświadczeniem. Ja mam pracę w 90%, 99% na ten moment zdalną. Tak więc zobaczymy, jak to się będzie zmieniać. Mogę sobie po prostu na to pozwolić. Moje dziecko jest przyzwyczajone do tego, że może być w podróży. Ja mogę pracować z każdego zakątka ziemi. Tak więc mogę sobie na przykład to pozwolić, tak? No wiadomo, gdybym pracowała tak, że jestem cały czas poza domem, no chociaż moja praca, ja mówię o mojej pracy, która daje mi pieniądze, bo nie liczę rebel, tak? Mówiąc o mojej pracy, bo rebel wiąże się z wyjazdami, z spędzaniem czasu poza domem. I tak dalej, ale dziecko ma również ojca, który również może posiedzieć nad pewnymi zagadnieniami. Poza tym najważniejsze jest nauczyć dziecko życia i wartości, to jest najważniejsze, to jest podstawa. Tak więc, tak, praca z rebel wiąże się często z wyjazdami, często z oddalonymi, z podejmowaniem różnorakich działań, spotkań i tak dalej, tak. Ale właśnie ja mówię o mojej zarobkowej pracy, która jest po prostu na ten moment 99% tak zdalna. I też to przykłada się do tego, że nie wychodzę na 8 godzin czy tam 10 godzin z dojazdami do pracy dziennie z domu. Przekształciłabym swoje życie, tak? Zamieszkałabym bliżej rodziny, ponieważ mieszkam bardzo daleko od rodziny mojej. Tak więc zamieszkałabym bliżej rodziny, poprosiłabym opiekę nad dzieckiem w momencie, kiedy wychodzę z domu. Na pewno dogadałabym się tak, żeby
my jako rodzice dziecka, żebyśmy mogli tak dostawać swoją pracę, aby któryś z rodziców, tak jak się da, był w domu, tak, razem z dzieckiem w tym czasie. Ale też praca poza domem nie musi mieszać się z tym, że nie może być dziecko przy nas, bo ja miałam bardzo wiele, bo jak wiecie, ja wychowuję dwójkę dzieci i miałam bardzo wiele prac, w których dosłownie czasami dzień w dzień byłam z dzieckiem, bardzo dużo dni pod rząd byłam z dzieckiem, tak więc jeżeli się chce, to można przekształcić swoje życie w taki sposób, żeby było bardziej komfortowe i sprzyjało tej edukacji domowej. Jeżeli dziecko jest też starsze, zależy też od wieku dziecka, tak? Bo tutaj mówią o małym dziecku, o kilkuletnim dziecku, tak więc no, ono samo nie zostanie w domu, samo się nie będzie uczyło i nie będzie obowiązkowe i wcześniej zrobi jeszcze innych rzeczy. Więc w związku z tym, no, nie puściłam dziecka do systemowej szkoły, zresztą moje dziecko nie chce iść do takiej systemowej szkoły. Miało możliwość wyboru, niech od mojego uczy się podejmować swoje wybory, niech próbuje wszystkiego. Tak więc i tyle w temacie. Można przekazać sobie jeszcze tak, że można mieć taką pracę, że można być w niej z dzieckiem. Można mieć taką pracę, że nie można i można prosić rodzinę też o pomoc przyjaciół. Tutaj sobie świetni ludzie radzą właśnie tutaj z takich osób ze środowisk wolnościowych, że tak powiem, ponieważ tworzą już tam świetnice środowiskowe. Może, jeżeli macie jakieś więcej pytań odnośnie edukacji domowej, możecie się zgłosić do Strażników Wolności, zwłaszcza do Grzegorza i jego żony. Oni sami mają dziecko na edukacji domowej. O, co tutaj jest dalej? Bo ja nie patrzę na komentarze, tylko przed siebie. No tutaj właśnie Marek napisał, ale ja już odpowiedziałam na to. Kto uczył dzieci, gdy miały naukę zdalną? Rodzice, więc uważam, że w domu dziecko więcej nauczy się, jak będzie mądre, edukację domową. Napisała Mirka. No ja wam powiem, że tak jak wiecie, wychowuję dwójkę dzieci, bo jest to opiekunem prawnym dziecka, które nie jest moim dzieckiem biologicznym. I przyglądałam się, jak wygląda szkoła. Dziecko miało wybór, tak już pannica, ale dziecko miało wybór, czy chce edukacji domowej, czy chce prywatnej szkoły, czy chce normalnej, publicznej, takiej państwowej i tak dalej. I to było różnie. Raz była szkoła państwowa, raz była prywatna, ale to już pomijając. Była to szkoła systemowa i to była po prostu katorga, zwłaszcza jak te gimnazja przebranżowili w klasy od 1 do 8. Jak w jednym roku był materiał z 2 lat do nadrobienia, przecież to dziecko ledwo chodziło. Były wieczne apele do dyrekcji, do wychowawców, do nauczycieli, bo ja nie mogłam na to patrzeć. No, dziecko wracało powiedzmy o godzinie 16 do domu i do 23 siedziało nad lekcjami, ale tylko do 23, dlatego że ja dziecko obciążałam w tych lekcjach, praktycznie robiąc za to dziecko lekcje, potem szybko streszczając, tłumacząc, mnóstwo zadań, mnóstwo zaplanowanych jakichś kartkówek, sprawdzianów, odpytywań i tak dalej, lektur do przeczytania. I w tym wszystkim chaos, ćwiczenia, zadania domowe, więc naprawdę dzień w dzień. I mało tego, były weekendy, gdzie nie mogliśmy nigdzie się ruszyć wspólnie, tak, rodziną, nigdzie pojechać na wycieczkę i tak dalej, ponieważ było tyle materiału, że cała sobota, cała niedziela, no to już zaczynało się być chore. No oczywiście przy mnie dziecko robiło tyle, ile było w stanie i tyle, ile razem byłyśmy w stanie zrobić, a resztę po prostu zgłaszałam do dyrekcji szkoły, że jest to niemożliwe czasowo, ponieważ doba jest za krótka, żeby dziecko po prostu, nie wiem, wyusiało, wysiwiało, nie wiem, znerwicowało się. Miało wybór, tak, ale to dziecko podjęło decyzję, że chce chodzić do takiej szkoły, do takiej chodzi, co jest zmienia faktu, że było tak zawalone tymi, że nawet nie ma sensu, no jak dziecko może chodzić do systemowej szkoły, na w klasie robi jedno ćwiczenie, do domu jest zadane 20 ćwiczeń. Mówię, co to dziecko w tym czasie w szkole robiło, nie? Tak więc taka sytuacja. Ja podjęłam taką decyzję. I tyle. Uważam, że dużo jest do zmiany, ale nie chcę mi się użerać tymi placówkami. Moje dziecko też do nich się nie garnie. Tak więc jak kiedyś sobie podejmę decyzję, że będzie chciało iść na edukację domową, jak będzie chciało iść normalnie do szkoły, to sobie po prostu pójdzie.
jest bardzo zdolny, bardzo dużo potrafi, bardzo dużo umie. Nie ma żadnych obaw przed edukacją domową, absolutnie. Ja sobie wszystkim dam radę i zawsze podchodzę do każdego tematu tak, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, nie ma rzeczy niemożliwych do zorganizowania, wystarczy tylko chcieć. Jeżeli ja chcę, żeby moje dziecko nie szło w łapy edukacyjne systemu, to po prostu ono nie pójdzie w łapy edukacyjne systemu, bo to należy do mnie, do rodziców i to my decydujemy o tym, jak będzie mu dobrze, my go znamy najlepiej, my wiemy, jakie on ma oczekiwania na ten moment i potrzeby. Po prostu taką podjęłam decyzję. I choćby skały strały, jak to się brzydko mówi, zrobię wszystko w taki sposób, żeby stworzyć ku temu warunki, prawda? Tak, kierowca jedzie ostrożnie. Cały czas jedzie ostrożnie. Jadę. Na spokojnie. A przez chwilę przysnął, ale spokój. No. Nie, żarty. Ucknęłam, nie, więc ocknąłem się i spokojnie. Tak, a wy myślicie, że dlaczego kamera na drugą stronę, bo ja cały czas kukuję igłą jaką. Paralizatorem. No. Chciał sprawdzić, czy działa. No. Nie. Mam w kieszeni, jak co. Chcesz? Pisze, że Magda nie ma nacisku na prace domowe. Znaczy, że ma swoją robotę podczas godzin lekcyjnych. Uważam, że dzieci powinny mieć kontakt z innymi dziećmi, a nie siedzieć w chałupie. A kto ci powiedział, że edukacja domowa, Marek, to jest siedzenie w chałupie? Edukacja domowa to jest czas na zwiedzanie, na wycieczki, na rozwijanie się, na rozwijanie swojej osobowości, swoich zainteresowań, pasji, hobby, bycie poza domem właśnie, na to jest czas, bo to od Ciebie zależy, o której godzinie, jaką wiedzę będziesz chłonął i w jaki sposób. I w jakim miejscu. Czy będziesz siedział w fotelu, w książkach, w biurku, przed nauką zdalną, elektronicznie, czy będziesz siedział w ławce szkolnej, wdychał opary pośrodka dezynfekujących, gdzie nauczyciele będą za Tobą biegać z maskami, i siać i wpiechać propagandę głównego nurtu do łba, czy po prostu dziecko będzie miało czas na to, żeby wstać, być wyspanym, zjeść śniadanie porządne, pójść może najpierw na spacer, potem czegoś się pouczyć, jak jest, nie wiem, do jakich zagadnienia historyczne, to może paść na fajne wycieczki i tak dalej, i tak dalej. To jest rozwijanie dziecka, a nie po prostu taśmowo pochowanie. Oczywiście ja szanuję każde poglądy i każdy rodzic decyduje o swoim dziecku i swoich możliwościach. Ma takie możliwości, jakie ma. Ja mam takie, więc ja mojemu dziecku będę wypełniać tak długo wszystko, na ile będę mogła, żeby rozwijał się tak, żeby to było jak najbardziej dla niego dogodne. Tak więc moje dziecko ma cały czas kontakt z innymi dziećmi. Przed chwilą od nas odjechali jedni goście z dzieckiem, jeszcze wcześniej byli przez 8 czy 9 dni też goście z dzieckiem. My się spotykamy wśród wolnych ludzi, wśród działaczy, którzy też mają dzieci, bardzo często spędzają ze sobą czas, są bardzo związane, nie mają głupich zachowań, tak jak dzieci właśnie spoza świadomego środowiska, z którym też Leoś miał niestety styczność. Są to dzieci bardzo często egoistyczne, niepodzielne. Są to bardzo często dzieci, które mają złe zagrywki, bawią się bez zasad. No, też ostatnio byłam w takim miejscu, gdzie dużo było takich dzieci właśnie koro i nie potrafiły się fajnie bawić zasadami, nie potrafiły się o siebie troszczyć, były bardzo egoistyczne, namawiali się na dzieci młodsze, słabsze, wolniejsze. Tak więc no bardzo nieładnie się zachowywali. Moje dziecko czegoś takiego nie toleruje. Absolutnie teraz odbija od takich po prostu dzieci. Nie chce się bawić, nie chce oszukiwać w zabawach, w grach i tak dalej. Jest bardzo wrażliwe, bardzo się przywiązuje, dba o relacje, prosi o adresy, wysyła pamiątki, kartki pocztowe, pamiątki, jak jesteśmy gdzieś na wycieczce. Myśli o drugiej osobie, martwi się, tak, troszczy. Więc moje dziecko ma zupełnie inne cechy nabyte, tak? Jak żyć w środowisku. Nie żyje sobie i nie robi sobie tak o głupot, tylko po prostu związuje się. Ma bardzo dużo znajomych, bardzo dużo koleżanek i kolegów, a zwłaszcza dużo koleżanek, co jest zdrowym odruchem. Tak więc jest naprawdę związane, ma swoje
ulubiony swoich kolegów, ulubione swoje koleżanki. Cały czas się pyta i dba o to, żeby się z nimi niebawem zobaczyć. My też czasem gościmy różnych gości, nawet nie czasem, tylko często, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, bo mieszkamy w fajnym miejscu, przez to też sobie od razu goście mogą pozwiedzać wiele fajnych miejsc. I poza tym szkoły organizują różnorakie zajęcia, różnego typu. I dziecko się wychowuje tak, jak ma pasję do tego, do czego ma dryg, umiejętności, jak się rozwija jego osobowość, czym się na ten moment interesuje. I w tą stronę idzie edukacja, a nie taśmowo, tak? To tak jakbyś postawił, nie wiem, żyrafę, rybę, nie wiem, małpę, i nie wiem kogo jeszcze, krokodyla, lwa i kazał im wszystkim wspinać się na drzewo, nie? Dokładnie, do każdego dziecka powinno być podejście indywidualne, a szkoła tego nie zapewni. Nie, absolutnie. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Jeżeli dziecko ma do tego predyspozycję, do nauki. Ale to jest bardzo fajny pomysł, to o czym wspomniałaś, bo jeżeli od września zaczynacie edukację domową, to możesz robić takie krótkie, choćby live'y z poradami na własnych doświadczeniach. Tak, ja mogę powiedzieć, jak, czy coś jest ciężko, czy coś jest łatwo, tak. I tak dalej. Na co zwracać uwagę. Na ten moment wszystko to, co jest w programie z zerówki, mój syn ma opanowane. Wszystko, co jest w programie pierwszej klasy, ma opanowane. Mógłby iść od razu do drugiej klasy podstawówki spokojnie, żeby mu się po prostu nie nudziło. I tyle, tak? Moje dziecko nie jest nauczone do jakiegoś taśmowego chowu. Moje dziecko było zupełnie od małego chowane zupełnie inaczej niż większość dzieci w Polsce. Moje dziecko było antybutelkowe, antysmoczkowe, antyłóżeczkowe, antywózkowe. Do tego w facerówce zaczęło jeździć, jak miało 8 miesięcy, no to jeszcze ewentualnie przeszło, była chusta. I tak dalej, spało ze mną, tak, ja czułam jego, nie wiem, bicie serduszka, oddech, tak, nie wyziębiało się gdzieś w rogu pokoju pod ścianą, w łóżeczku, jak w jakiejś klatce i tyle. Miał takie potrzeby, ja odkąd się moje dziecko urodziło, ja od małego czułam jego potrzeby, tak. Był karmiony piersią do samoodstawienia, nie, że mi jest już niewygodnie, że coś, że nie wiem, mleka w proszku rozwiązują sytuację. Postanowiłam chować tak dziecko, że po prostu patrzeć na to, jaką ma potrzebę i tyle. I to nie jest kwestia, czy jest rozpieszczanie, czy coś, czy wchodzenie sobie na głowę, bo dziecko ma tylko jedno dzieciństwo i do pewnego roku życia buduje się jego osobowość, tak, jego przyszłość. Kształtuje się. I jeżeli dane etapy są pominięte, ci są porzucane w obcych miejscach, u obcych ludzi, to później wychodzi w przyszłości. Tak? Potem chodzą na terapię, cuda na kiju i potem było, jak było życie prenatalne, jak było życie, no, nie wiem, noworodkowe, niemowlęce i wczesne dzieciństwo, tak? Że były pewne etapy pominięte, że pewne stresy i tak dalej. Mój syn ma jedno zdrowie i ma jedno życie tutaj na tej ziemi, a przynajmniej nie wiem, jak to jest, ale powiedzmy. I ja go wychowuję tak, jak on naturalnie chce i po prostu. Chciał spać z mamą, to spał z mamą. Nie miał żadnych butelek, innych rzeczy. Chciał, żebym go karmiła piersią, to go karmiłam piersią tak długo, jak tego potrzebował, tak? I tyle. I nie patrzyłam, co mi powie jakaś lekarka na korytarzu, czy jakaś matka, która mi mówi, Boże, takie duże dziecko i przy piersi, tak? Bo byliśmy gdzieś na wakacjach, był jakiś wieczór. I tak dalej, jakaś mama przechodziła, zauważyła mnie i zszokowana, że w ogóle taki duży chłop i wszyscy z głów wisi. No i no moja sprawa, prawda? I dziecka sprawa, jeżeli tego potrzebował, tak było. Poza tym karmienie piersią pokazało mi, jak z wielu infekcji wychodziliśmy bardzo szybko, w bardzo szybkim czasie. Z każdych innych rzeczy, to był problem skórny, super sytuacja na problem skórny. To było zapalenie oka, od razu wyleczyło. Cokolwiek to nie było, nie wiem, coś z brzuszkiem, coś, nie wiem, jakiś katarek, jakieś przeziębienie, rotawirus, tak? Cokolwiek by to nie było, od razu dziecko dochodziło po prostu do zdrowia, tak? W ogóle było najmocniejsze. On coś tam przerwało, nie wiem na czym. No teraz, dosłownie teraz. Do kiedy karmiłam? Powiem wam tak, karmiłam. Tylko tak,
głównie karmiłam dziecko piersią do 6 miesiąca, 6,5 miesiąca miał. Jak tylko i wyłącznie karmiłam, no 6 miesięcy tam kilka dni, ja karmiłam piersią, tylko i wyłącznie. Następnie wiadomo, że była już rozszerzona dieta, dziecko sobie wybierało, tam na przykład gotowałam kilka warzyw dla propozycji, no pomału się rozszerzało dietę i tak dalej, począwszy od warzyw, potem zupki, potem już mieszanie i tak dalej. Potem gotowałam już warzywa w jakiejś tam mniej więcej całości, że dziecko sobie brało do rączki i dłoń mi jadł bardzo długo, znaczy bardzo długo, jadł dłużej niż inne dzieci, jak już widelec sobie trzymały czy łyżeczkę, ale on tak chciał, on nie chciał tą łyżeczką jeść, więc troszeczkę później zaczął sobie jeść, tam powiedzmy miał jakieś 3 miesiące później niż inne dzieci, tak. Gdzie zawsze każdy się porównuje do innego dziecka, a się nikt nie porównowałam, ale tak po prostu mówię, bo dużo osób zwracało na to uwagę, że twoje dziecko tak rękoma je, jak ono będzie kiedyś w restauracji jadło, mówię, no normalnie, a teraz je nożem i widelcem, nie, ale dobra, spoko. Właśnie, nie? Ale jeżeli chodzi o samo takie przysypianie przy piersi, jeszcze szukanie tej piersi, czasami tylko do zaśnięcia chwilę, to miał 3 lata i 10 miesięcy w momencie, kiedy się odstawił. Sam siebie z dnia na dzień to się stało. No oczywiście to było coraz krócej, tak więc znowu przerwało. Nawet 3 lata i 10 miesięcy, kiedy było ewidentnie koniec, nienawiązywanie przez syna tego tematu, nie, brak potrzeby takiej i tak dalej. Nadajemy tematy, jednak nikt nie czyta komentarzy. Ty wiesz, co najlepsze napisała Ola. Tam, matka, luz, napisała Ola. Tam Inka Halinka pytała, jaki temat live'a. Różne. Ten live zszedł na temat edukacji domowej. Przeze mnie, nie przez widzów. Mm. I karmienia piersią, wychowywania dziecka. Nie, no odpowiadałaś tam komuś na coś, nie? Ale też bardzo fajny temat. Izabela napisała, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że część nauczycieli nie powinno nawet krowami pracować. Tak. No, no to prawda, no słuchajcie, no jeżeli nauczyciele w ostatnim czasie bardzo często sieją takie propagandy, że szok o śmiertelnym wirusie, o tym, że dzieci muszą się szczepić, promowali szczepienia na lekcjach, gdzie jest zakaz, nie mają prawa, żeby promować szczepień na lekcjach. Tak. Przedszkola kazali dzieciom rysować wirusa. A ja karmiłam 3 lata, 1 miesiąc, napisała Inka. Systemowa szkoła to jest jedna wielka indoktrynacja dzieci, wpajanie też niepotrzebnych rzeczy. No nie mamy na tym kontroli, tak? Dziecko siedzi w szkole i nie wiemy, jakie podprogowe są przekazy dawane, bo tego nie słyszymy. Pytali o tematy rozmowy, jednak nikt nie czyta komentarzy. Macia, do tematu rozmowy nie ma żadnego konkretnego, znaczy żadnego jest wiele, ale nie ma konkretnego. Mówiliśmy, że możecie zadać nam jakieś pytanie w komentarzu, czy tam rzucić jakiś pomysł, a poza tym też mówiłam, że się na króciutko z Wami teraz połączymy i 10 minut dłużej się rozgadałam, jak to ja. Powiedziałam, że pierwsze będziemy się żegnać. Co za debil. Ty, akurat popatrz, odwróciłam kamerę, jak on to zrobił. Przepraszam Was bardzo, widziałaś? Co za debil. Ale tak jakby mu się, nie wiem, przysnęło. Idioto. Jeszcze tak. A ja akurat kamerę odwróciłam, tak nie na naszą dzirem stronę i tego nie widzieli. No. Co za debil. Każdy, ależ mi, aż mi kolana te źle. Każdy no, normalny i wolny Polak do gardła podeszło. No wie, że system jest chory i do wymiany. Trzeba wprowadzić protesty do nauczycieli. Za poniżanie uczniów powinni lecieć ze szkoły, wtedy żadnych psychologów
w szkole nie musiałby być tylko pedagog, ale z powołania, pisze Izabela. Gdzie jedziecie? No nie możemy powiedzieć, gdzie jedziemy, ale już 10 minut dłużej z wami rozmawiamy niż mieliśmy. No więc dobra, powiedzmy, że jeszcze 5 minut. Przewincie sobie, jak wam się chce, pisze Magda. Ale właśnie przewijam te komentarze. Ale nie, to do ludzi chyba pisze. Aha. Marek napisał hej. Ludzie, dlaczego wy jeszcze nie śpicie? Normalni ludzie tej pory śpią. Zaraz będzie ciepło. Te zapytania przewincie sobie, Magda pisze. Przerwa na kawę. Nie, nie możemy sobie pozwolić teraz już na przerwę, nie? No, już nie. Mianowicie nie podskoczycie i ja to wiem. Ja to wiem, to jest co? Kurde, to jest zajebiste. Napisała Ola. Mi się może najbardziej ten... spodobał ten komentarz Oli, że my to nawet z każdego jakiego obozu. Z obozu koncentracyjnego uciekniemy i będą o nas pisać książki. To było ekstra. To było bardzo miło. Od wcześniej pisałeś, mówiliście sporo komentarzy, teraz widzę. Tu się rozgadałam, jak napisał Marek o tym, że kontakt z tymi dziećmi. Tak, tak. Nie wiem, może coś tam się nie ładuje tak jak trzeba po kolei. O to mi chodzi. O, pyk. Co myślicie? Ty, patrz. Co myślicie o obniżce cen paliw? Czy myślicie, że tak podnieceni tylko po to, żeby potem po minimalnych im obniżą wołać w ludziach emocje typu narząd obniża ceny paliw? Słuchaj, powiem ci tak. Najlepiej jest powiedzieć, że czegoś nie ma, potem to dać, potem zwiększyć cenę, tak? Albo zwiększyć cenę o wiele, potem zmniejszyć i tak jest wyższa niż była wcześniej, a ludzie się cieszą, że jest. Tutaj powiem ci, że wszystkie myśli, które ludzie mają w głowie na temat paliwa, w zasadzie każda z nich jest racjonalna. Boże, późna pora jednak na temat paliw. Ale... ja wam, was mogę też odesłać do Szczepana Krzewickiego. On tam bardzo fajnie mówi na przykład jak procentowo są te niby spółki państwowe, czy na przykład PKN Orlen, czy PKO BP, czy jeszcze Tauron. Tam naszych, jakby to powiedzieć, naszych własności polskich, tam jest około 20% tylko. To nic nie jest kuźwa nasze. Wszystko jest zagraniczne. No powiem wam tak, sytuacja jest taka, że nas wypróbowują. Patrzą na ile sobie mogą pozwolić, to jest po pierwsze. Po drugie, no nie ma żyć tam się lepiej. Kto to coś tam ostatnio napisał, że system założenia to grób? No, to dzisiaj ktoś napisał, dzisiaj ktoś tu napisał. Nie tu. Coś to było takiego, już teraz nie pamiętam. Co powiedziałam, że dobre i trzeba to komentarz jakiś, no to był. Ale nie, niekoniecznie do live'a. Ale tak mi się kojarzy, że dzisiaj to czytaliśmy. Pan kierownik jeszcze nie śpi, jest dobrze. Jest dobrze, dobrze. Mąż kiedyś poszedł do szkoły i powiedział: dobry nauczyciel to ten, który inspiruje, a nie który nakazuje. Tak. Tak więc, kochani, będziemy kończyć już teraz. Będziemy już teraz kończyć. Pozdrawiamy was serdecznie.
I do zobaczenia, jak tylko będziemy mogli. My jesteśmy. I wyśpijcie się. Wy się wyśpijcie za nas. Za nas, tak? Bo my mamy jeszcze. Skończymy podróżować, nie wiem, o 9:00 może. No, powiem wam, ile jeszcze kilometrów przed nami. Przejechaliśmy na razie 240 km, a całość trasy mamy 888 km. Tak, jak coś nie nadrobimy. Także no. Podgląd. Jeszcze połowa, jeszcze połowy nawet nie. Do połowy nie dotarliśmy. Tak. Życzliwie da się podróży, dobranoc. Szczepan jest zajebisty, nasz polski. Tak, tak. Rejski. Szczepan tam prężnie działa, jedzie z systemem z ABW i resztą tej bandy systemowej. No. Pozdrawiamy was serdecznie. I co? I do zobaczenia, kochani. No, do zobaczenia kolejnym razem i miłej nocy wam życzymy. Dobranoc. Pozdrawiam.